W instalacji wystąpiły drobne problemy, musiałem wymienić zasilacz na nowy, bo tamten poprzedni się zjarał. Dzięki Bogu, że płyta główna nie ucierpiała na tym, ani podzespoły komputera. Wszystko działa, zasilacz już jest nowy, 500W. Takimi parametrami to mu wystarczy. Dysk ma podobno 500 giga, skoro to widzę. No i dobra, jedziemy dalej. Ubuntu się instaluje i bardzo dobrze.